jaką mi wysłali, to ostatnio za też jeden filmik, to wziąłem, ale trzy tylko zjadłem. Babcia, powiedz mi tak. Urodziłeś się w Grodzicznie, tak? Tak. I? W Nowym Grodzicznie 28 lipca 1932 roku. Czyli w lipcu 89 lat. Tak. Będzie się. Prawo jazdy zdałaś, jak miałaś lat ile na samochód? 52. 52 lata? Tak, ale 20 lat wcześniej na motor, jeździłam 20 lat motorem. A jakbyśmy się tam patrzyli bardziej trochę, lepiej będzie, co? Jo, tamten. To motorem babcia jeździła 20 ile? 20 lat. WS-ką. Z tatą chodziłam w ciąży, jak chodziłam na prawo jazdy. Tego w 65 roku. Na prawo jazdy, na motor? Na motor, tak. I 50 ile? Na samochód, 50... Ile babcia 52 mówi? Lat miałam, jak zdałam na samochód. Na samochód. Byłam najstarsza i mówiłam, jak pojeżdżę 10 lat, to Bogu niech będą dzięki. A ja jeżdżę 37 lat. 37. Tak, no, tak. No tylko to już teraz, już nie w zimę teraz, nie? W zimę 5 rok nie jeszcze. No. I w ogóle na światłach zawsze ograniczam. No tak. Ile babcia ma wnuków? Wnuków mam 13. A prawnuków? 17. Bogata. A dzieci piątka. Tak. Bogata. Tak. Ciasteczko? No możesz. Dobra. Dziękuję. Dobra, babcia, no tak nie ten, może nie powinno się, no ale o tej wojnie trzeba zapytać, żeby to na następne pokolenia, że tak powiem, zostało. Czyli tak, babcia opowie... 22 listopada 1941 roku o godzinie 10 wieczór wtargnęło dwóch Niemców do naszego domu. Kazali się nam spakować rodzicom przez 2 godziny. I tata mówi, gdzie chcecie nas 8 dzieci zabierać w nocy. U was 8 była. Nas była 8 dzieci, tak. Same dziewczyny, czy? Same dziewczyny. Najstarszy był brat, to zmarł, 2 godziny tylko żył. I było nas 8 dzieci, najstarsza miała 12 lat, najmłodsza rok. Ile gospodarstwo wasze? 16 hektarów. I inwentarz, wszystko co tam, bydło zostało? 5 krów, jałownica, 2 konie. I świnie pamiętam, ale też sporo, bo było 6 takich przedziałów. No i kury, kaczki, tak jak na wsi bywało. I te 2 godziny musieliście się spakować i co, oni was na ciężarówki, czy ja? Sąsiad nas zawiózł naszym wozem, naszymi koniami, które z podwórka nie chciały ruszyć, jakby wyczuwały nieszczęście. Bardzo długo, zanim one ruszyły, nie chciały, skakały, nie wiadomo jak, nie chciały, to pamiętam jak dzisiaj. I do Nowego Miasta na dworzec, tam czekali bydlęcy wagony i byliśmy tam wepchnięci. Brudne, ciasno było, dużo ludzi. W roku się ludzie załatwiali. Jakiś dziadek bardzo jęczał i później zmarł. Jechaliśmy całe wieki, długo, długo nie wiedzieliśmy gdzie. Aż potem wreszcie się zatrzymał pociąg, bo wiadomo, bydlęcy zawsze idą wolniej. A był mróz, zima, w tamtych latach były groźne. Tego. I żeśmy szli potem do Jabłonowa. I w Jabłonowie... A jeszcze sekundka od Jabłonowa. Ile osób z Grodziczna, jakby dużo osób ci Niemcy, że tak powiem, wypędzili? Tak, przed nami 2 dni byli Kamieńscy, to znaczy się Łaszewska, byli wysiedleni. To było tak po 5 rodzin mniej więcej. Z wioski? Jednej nocy. Jednej nocy. I tak po kolei zawsze tam przebierali sobie. Ale to prawie całą wnioskę, że tak powiem, do obozu? Tak, jeden Kurzyński był jeden, który po prostu, no nie wiem dlaczego, ale był chyba w wojsku niemieckim, ale bardzo dużo ludziom pomógł i potem nam też bardzo dużo pomógł. Dobrze, wypuścili was i do Jabłonowa.
I tak? Byliśmy tam po prostu 15 dni dokładnie. Orzekli, że jest za dużo dzieci, to nie mogą tutaj być. I przenieśli nas do Potulic. Mhm. I znów żeśmy takimi widlińcymi wagonami jechali. I później nas psami i karabinami Niemcy prowadzili. Do tego obozu? Popychali, krzyczeli. I jak żeśmy tam dotarli, no to było naprawdę już zupełnie, zupełnie strasznie. Bo głód, barłok i na jedną osobę był metr do spania, do życia. Do nic więcej. Do wyżywienia najczęściej był u nas dla 10 to najprawdopodobniej był kilogram chleba. Ja jeszcze ten wrócę. A powiem babcia tak. Jak wy tam w tym 41 roku to ten obóz już był zbudowany, czy wy go ciągle musieliście budować? Nie. Czy jak to wyglądało? Po ulicach myśmy byli na początku w zamku. Mhm. I dopiero ci więźniowie te baraki budowali. Czyli tata, tak, pradziadek też budował, tak? Najprzód te trumny, bo na początku to jeszcze każdy miał swoją trumnę. Ale jak już potem chyba po pół roku, może nawet po 3 miesiącach, to jak nasza siostra zmarła w Sylwestra 31, na pewno, ale w archiwum mają 30, mm-hmm, dokument tutaj jest, Reginki. No to i teraz nie wiadomo, trzeba to chyba to co do archiwum, a nie to co jest tego. To one były 3 chowane w jednej trumnie i potem był wyciągnięty szyber i one do dołu wpadały tak jak... To babcia mówiła. Tak. I się liczyło tylko na to, że się jeszcze odkopie. To babcia mówiła, że... No. List, tak? W buteleczkach. W buteleczkach pod tym prześcieradełkiem, bo te dzieci były pookręcane w prześcieradełka. I po prostu rodzice i wszyscy ci, co te dzieciaczki chowali, to byli przekonani, że po wojnie po prostu na swój cmentarz każde swoje dziecko weźmie. Ale z tego nic nie wyszło, bo Niemcy tam zrobili drogę. Mm. Mama jeździła dużo razy i ksiądz był bardzo wystraszony, bardzo tego nie bardzo chciał, urzędy najlepiej nic nie widziały, no ale później tam drogą się dowiedziała, powiedzieli tam w większych latach, że jednak tam była droga zrobiona. Reginka zmarła z głodu bardziej, z wycieńczenia, czy, tak, czy czym to było spowodowane? To znaczy się, ona leżała w szpitalu. Siostra Krystyna, ta, która jeszcze żyje, Jadwiga, która zmarła na gruźlicę i Reginka. I rano obudziła się Krystyna i patrzy, że obok niej jest zimna Reginka. Więc wzięła w objęcia i krzyczy, że niech napalą w piecu, bo nasza Reginka jest cała zimna. W międzyczasie się obudziła i Jadzia i doszły obydwie do tej Reginki, chciały ją swoim ciałem ogrzać. Krystyna jeszcze nie miała 3 lat, a po prostu Jadwiga rok starsza. I przyszła siostra i zabrała, no bo one z tym nie zdawały sprawy, że ona już nie żyje. No. To zaczęły płakać, że w tym szpitalu są złodzieje, bo nam ukradli Reginkę. I o 4 rano przyszła do obozu pielęgniarka i powiedziała, że przykrą wiadomość, bo przynoszę wam smutną wiadomość z całego Sylwestra, bo wasze dziecko o 4 godzinie rano zmarło. I o 4 po południu była już chowana. W takiej, w 3 osoby tam babcia? Tak, w 3 osoby. Najczęściej, bo to 8 do 10 dzieci umierało dziennie, mm-hmm, i tak od 8 do 12 dorosłych. I to, mm-hmm, zawsze byli tego samego dnia chowani. Mm-hmm. Ile wy tam czasu byliście? Ile lat? Rok i 5 miesięcy. Rok i 5 miesięcy.
I teraz tata, w sensie no pradziadek, pracował tam ciągle przy jakby budowie tego, jako tak? Jako cieśla, jako tak, tak. A prababcia co, z wami się opiekowała, czy jak? Ale gdzie? Mama o 5 jeżdżyła i kopać rowy. A moje dwie siostry, Małgosia i Stefcia, o 7 godziny rano już jechały też do roboty, mm-hmm. bo w obozie od 12 roku życia obowiązywał te. A my z Teresą, z Irką i Jadziu, to byliśmy po prostu w baraku do 8. A o 8 już mieliśmy zbiórkę, bo od 8 do 10 kapo nas 20 osób brał do roboty. Mm-hmm. I także byliśmy gotowi. Tylko, że wy na terenie obozu. Tak, a już starsze dzieci i wszystkie tak. kobiety, mężczyźni to już tam to już jest i na wyjazdy też tak, zabierali. Na wyjazdy. Tak, i nikt się nie pytał, czy tam ktoś, bo chleb był wydawany wieczorem na cały dzień, ale przecież u nikogo nie została ani skrawka, bo ludzie byli tak zagłodzeni, że był wieczorem zjedzony. A to nie chleb, tylko trociny pewnie. To tak? były kasztany, to były traciny. I to była mniazga, która była nieporówna do chleba i łyżka marmelady na ten chleb położona. To był taki, niby na 10 osób, tak, kilogram miał być, ale to było, ale ludzie zjedli wszystko. My jak w lato zabieraliśmy jagody w lesie, to by człowiek troszkę pojadł, nawet jakiś liść, to oglądali nasze języki. Czy myśmy jakąś trawę nie zjedli, czy coś jest zielonego, no to w ten czas dostało się batów porządnych. Pałą jakąś, czy? Tak, 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 nie, takie miał, takie pedy miał. No. Dobra, ale teraz tak, wszyscy więźniowie byli w barakach, tak? Czy tak, byli jacyś tak. uprzywilejowani więźniowie na przykład? Nie, po prostu zanim te baraki, tego nie wiem ile tam w tym pałacu nas było, ale było bardzo dużo, bo myśmy przechodzili przez taką większą salę, gdzie po prostu byli zakrzewscy z Rożentala, byli kruki z Mroczna. Było takich dużo znajomych, którym żeśmy się później przyjaźnili. A w tej małej komórce to byliśmy tylko my z wózowskimi skazanic. Mm-hmm. Oni mieli trzy dziewczynki, a nas było 8. No i potem te siostry były w szpitalu, ta trójka, no to nas była 5. I także zimno niepalone, nie ten i ten barłuk, i te nieszczęśliwe pchły i wszy, to tak nas pokąsał, ja byłam tak pogryziona, że nie wiem, chyba to było zakażenie całego organizmu, że później po obozie to mnie koło lewej nogi, koło kostki przez 2 lata leciała ropa i krew. I tam mam dość głęboką dziurę i to się chyba samoistnie chyba otruło bez żadnego leczenia, mm-hmm. że to było naprawdę niedobre, niemiłe, śmierdzące, no ale... Powiem, babcia mówiła kiedyś taki sen o tych pchłach, o tych, że babcia komuś chciała tak, podać. Tak, kiedyś właśnie Teresie Żuralskiej śniło mi się, że mówię, Teresa, słuchaj, ja ci trochę tego barłogu dam. Jak ja schwyciłam i tak idę do niej i niosę, a byłam cała objęta tym robactwem i jak do niej doszłam, wie patrz, chciałam ci przywieźć trochę słomy, bo myślałam, że mam trochę więcej, a nawet no, robactwa to my też mamy, a ty żadnej sieczki nawet nie doniosłaś. I wszystkie te robaki tak, chodziły. Tak, chodziły. Te pchły też. Tak, bo to zostaje. Spać się nie dało generalnie. Ja, ale ja, raz, że z głodu, a drugi raz z tego robactwa. Ja długie lata, tak jak w Grodzicznie byłam, to w nocy i Teresa też żeśmy się budzili i uciekali, że nas Niemcy gonią. To gdzieś tam w pole na górkę i potem już tego. Już się obudził człowiek, bo to zawsze w nocy. Że to realne, no. Tak, tak. A tutaj jak za mąż wyszłam, mając już 23 lat, to też mi się zdarzyło kilka razy uciekać do bagna. Mhm. No do i wtedy, wujka tam. Tak,
Tak, i dopiero się owsi to miała. No i małżonek się obudził, no kobieto, to już nie wojna, już ten, to już jest też bezpieczna, ale ten strach, to wszystko prześladowanie, to zostaje. No, to się nie da. Babcia mówiła, że żeby zasnąć, to ssała palce? Tak. Aż do krwi? Po tym, żeśmy, no tato, no przecież mamo chleba, tylko bo niesamowicie z głodu bardzo, bardzo brzuch boli. Jaki człowiek nie tam, że tego tam na badania krwi, czy coś trochę się przyjdzie. No tylko rok głodu. Jak przez ta mój rok i dłużej jest niedożywiony, niedokarmiony, no to tato ma, no wiesz, weźcie te paluszki i troszeczkę tego prosajcie, no to nie powinno tak być, ale może uśmiesz. No to człowiek tak tego aż tą swoją krew piło. Aż krew się piło. Tak, aż się pogryzło, aż się krew piło. No. Koty, psy były jedzone? Nie, to znaczy się była zmarzła, grukiew, burak, zgniły jakieś tam liście, czasem kartofel, jak ktoś znalazł, to był szczęśliwy, a jak jakąś kość znalazł, no już to był w siódmym niebie, że nie wiadomo co. A te kości były od psów, bo tylko psy byli dla obozu. O ile się tam trafiło. To trawa wyskubana była, wszystko. Tak, co tam było tego. I takie belki żeśmy do budowki nosiły i cegły. I tego także to się ponad nasze siły żeśmy nie dali rady. A później przyszła żółtaczka, później przyszła tyfus, później jeszcze gruźlica się przyłączyła, no a ubikacje to były bardzo daleko, i tak jak od obozów, to był jeden głęboki, wielki, długi rów wykopany i co kawałek taki słupek był wbity, to był jeden drągi u góry, drugi to był cały tego. Cała łazienka. I nie zawsze się po prostu zmążyło. Kiedy jak był tyfus, byli biegunki, tego to i było daleko. Były też sytuacje, gdzie ktoś wpadł, jakieś dziecko do środka. To już nie wyciągali? Tak, jak ludzie podali jakieś gałęzie, żeby to dziecko, bo ja w tym czasie prawie byłam, żeby to dziecko uratować, to był rok ode mnie starszy. Brat Romana. I po prostu nie mogli tego i Niemcy to zauważyli, jak zabili, jak zorwaliśmy krew jakiegoś człowieka, czy tam ten, co podał tą gałąź, czy kogoś, to nie wiem, to myśmy szybko po prostu uciekli. No i ta pani, ja potem ją odwiedzałam, kiedy już miałam prawo jazdy i to 3 dni go nie miała, myślała, że naprawdę zginął. Mm-hmm. Bo ta matka oczywiście, potem jak się tam dowiedziała, że tego ma też 2 dzieci zmarła, czyli 3, już tak dokładnie nie pamiętam. I po 3 dniach jej kobiety przyniosły dziecko. Wyszedł jakoś? Czy... Tak. Udało mu się. Uratowali, jak w jakiś sposób uratowali i przynieśli. No to mówię, była niesamowicie szczęśliwa. I bardzo tego, chyba ze 2 lata. A tam kogoś zastrzelili Niemcy? Tak, nie jednego, bo to tam zabije, co to było przestępstwo. W 40. chciał jeden ojciec dużej rodziny, a drugi najstarszy syn rodziny. Nie, to tu muszę jeszcze A powiem babcia, ogólnie Niemcy, tak. Jak oni na przykład na babci oczach zabili jakieś dziecko, a jak, tak. W jaki sposób, jak oni się zachowywali, jak oni podchodzili do tych ludzi, czy jakby, no nie wiem, ile osób dziennie na przykład... Tak. Jak to wyglądało? Tak. W
42 roku, bo ja myślałam, że to zrobiło te Boże Narodzenie, nie w 42, blisko Bożego Narodzenia. Dwóch mężczyzn chciało tego za chlebem. Jeden był najstarszy syn rodziny, a drugi był ojciec większej rodziny. I się tylko jeszcze, witam, że dwa kroki, to był jakiś tam gałęzie, może by im się udało. Ale w tej chwili się nieco wrócił i z jednym pociągnięciem odbył. Obydwóch zastrzelono. I zaraz zostaliśmy wszyscy z, na plac wygnani z tych, z baraków. I na taki tego krzyczał Niemiec, jakie to przestępstwo czeka. Wszystko idzie druga godzina w nocy. Tak jak stoją boso i wszyscy tego, jakie to przestępstwo, jaka to kara czeka, jak tu śnieje, słucha tego, no, zasad Niemców. Mm-hmm. I w tej nocy 10 trupów zmarzło i bardzo wiele dzieci na tym placu. Jak bo tak kazał. Długo ten apel trwał. Tak, bardzo długo i to było tak straszne, że i potem właśnie przyszła ta gruźlica. Wszyscy pochorowani. I z głodu, i ze wszystkiego. Tak, że my tak długo żyjemy, to i tak jest łaska. Że się przeżyło. A z innego, bo te Potulice, to było jakby na początku, jakby pod obóz tego Sztutowa, nie? To było zaplecze, tak. Zaplecze do Oświęcimia. No, nie, no, nie, no tak, ale no, to był jakby pod obóz, jak czytałem, tak. Sztutowa. I potem on już później działał jako samodzielny obóz, a z innych obozów też przywozili, czy bardziej zabierali? Raczej z Torunia, tam ze Smalcówki, z Jabłonowa, także nie. Wywozili tam gdzieś do jakiejś roboty, jak byli mężczyźni tam pełni tego, to gdzieś tam na majątki. Ale byłam dzieckiem, tak zupełnie wszystkiego nie pamiętam. Mm-hmm. Tylko się patrzało, żeby ten dzień przetrwać. A święta, to jakby nam rodzice nie powiedzieli, że są święta, to w ogóle byśmy nie widzieli. Mm-hmm. Bo tak samo szli do pracy, tak samo był tego, nie było ani kawałeczka chleba więcej, ani nic. Był normalny dzień pracy i tak samo byliśmy traktowani. Babcia mówiła kiedyś, że jak czasami się udało, to o skrobki się udało załatwić od zimaków. A to właśnie pracowały tutaj nasze panie z naszego rejonu w kuchni. Była jedna olbrzymia duża kuchnia, nie było dawnej wentylacji, więc drzwi były zawsze otwarte. I na takim wielkim olbrzymim piecu były kotły robotakiej tego, ale i była kuchnia dla Niemców. Też dla Niemców była to tam i kapusta, były i mięsko, były i tam ziemniaczki i coś. I te panie z tych do tego kosza, co wkładały te odpady, to po prostu gromadzili, no bo wiadomo, że myśmy byli bardzo głodni, to myśmy podchodzili. I myśmy mieli 2 godziny jako dzieci do 10 roku życia. Mieliśmy 2 godziny do południa i 2 godziny po południu. Potem mieliśmy czas wolny, to można było sobie polatać gdzieś iść. Jak żeśmy biegali, a dawniej dziewczynki nie chodziły w spodniach, mm-hmm. i na zawsze we fartuchach i spódniczkach i tam sukienka, to myśmy podlecieli. Między innymi, co tutaj, i one właśnie nam dawały pod te sukienki, tak, spódniczki. Tak. Po jednej gaście, tak, nie tylko, mm-hmm. szybko uciekali. I szybko się chowało i? Tak, jak najszybko po fartuch, żeby tylko szybko trochę zjeść. No to było tam kawał zgniłego liścia, ci skorupki, ci tam od jabłka, bez tego. To, co było po prostu odpadowe, to po prostu nam to dawali dzieciom. Dla wszystkich nawet nigdy nie starczyło. Ale co już to, żeśmy tam polecieli, i tego. No i tu była właśnie Eufemia Klejna z wybudowania Haliny Laskowskiej. Mama była jeszcze panną, nie wiem jak ona tego. Była jeszcze właśnie Guzowska, mama tej Dreszlerowej. Mm-hmm. Była
była mówiliśka, mama Eli, co ją później poznałam. No. Także samej rzeczy było tych kobiet, których ja znałam pięć, to znaczy się pięcią. Jedna pani widała, że oni polskim świnom dają te odpady, a mogliby Niemcy sobie uchować świniaki. I w ten czas postawili. Jakiś płot czy coś? Nie, z karabinem i z psem żołnierza. Aha, i pilnował. I pilnował. A to, co wylewali tam te pomyje, to my byśmy tam szybko, to zanim to zamarzło, coś tam, jakieś tam odpady, odmycia od czegoś, jakieś tam, to byśmy szybko zjechali, ale gdzie tam zarabcami nas poszczył, nie było możliwe. Nie było już możliwe, czyli tak. To krótko trwało, już ktoś zobaczył i... No może ze 3 miesiące, tak żeśmy, to jeszcze w ten czas, jak żeśmy tą garść oskropków dostali, tych odpadów, to jeszcze Bogu niech będą dzięki, jeszcze ten żołądek troszeczkę miał. Ale jak już tego zabrakło, to naprawdę nie było co ugryźć. Mm-hmm. Czyli jeszcze tak, zachowanie Niemców same, non stop krzyczenie, bicie, pałowanie. Powie babcia, bo ja byłem z babcią w tym obozie, pamiętam. To tylko tam przyjechaliśmy, to wszystkim łzy leciały, że tak powiem, z babci pokolenia. Tam była taka sala, w której ludzi tłukli, bili, tak? Tam był taki, jak to się nazywa, takie dyby, coś takiego. Bunker, tam był. A teraz jeszcze tak, jak ta pani zgłosiła. Nie wytnę. No, to tam nie ma problemu. Ja sobie to tak, potem. Tak, i po prostu to, ona później poszła jako pokojówka do SS-manów, została nagrodzona. Za to, że was wydała. Tak, że wydała. A ci ludzie, ta piątka ludzi poszła do wody. Ta woda cały czas biegała, przelewała się i zimna jak tego, i do ikrów ta woda była dla tych pań. Mm-hmm. I po prostu dostawali tylko jeden kubek wody i jeden po prostu tego byli przez 10 dni. I jedna pani tam zmarła. To rzeka to była jakaś? Nie. Czy to była takie... To do dzisiaj można to oglądać, jest takie pomieszczenie specjalnie dla przestępców, którzy... Do torturowania ludzi. Tak. I tam ciągle woda przepływała, tak? Tak, i przez 10 dni. Stały w tej wodzie. Te ludzie z głodu po prostu tego. I potem przyszli, to już prawie, że nie rozmawiali. Byli tak wycieńczeni, dalej na swój zakład tej pracy poszli, ale byli tak wycieńczeni, tak, że na... Ale to była ta sama sala, w której bili tych ludzi? Nie. Mówię na chwilę ci, Przemek, no. Tego, bo... Agnieszka już dzieci położyła spać i są w łóżkach. A, no to dobrze, to dobrze. Dobra, na razie. I także, nie, to był bunkar, to był on większy jak ten pokój, jeszcze raz taki duży. Tam półokrągłe to sklepie nie było? Tak, takie? Tak. To dobrze. I tam po tych schodach myśmy schodzili i do dzisiaj są tam tablice na tym przedsionku, ile tam ludzi zostało zabitych, zamordowanych. To wszyscy tam byli nago wpuszczani za jakieś przestępstwa. Ci ludzie byli bardzo głodni i tak długo, a z głodu umierali, albo jeden drugiego gryzł, bo potem tego. I takie kamienie tam są na pamiątki, że jak już potem tego, no to brali ich i tymi kamieniami dobijali tą resztę. I później przychodził wóz. I widłamy ci tam, i tego ci więźniowie sobie kładli na wóz i wywozili najczęściej nocą. Był wielki rów kopany w lasach i był wysypany tam wapno i ci ludzie byli położeni. Zasypani. I zasypani. I ci, co to wszystko na tych obsługiwali, to później musieli swoje ubrania zdjąć, na taczki położyć, na ten wóz, zostali zastrzeleni
Aha. Też do tych rowów, żeby nie było śladów. Świadków żadnych. Tak, i po prostu byli to spalenie. Udało się jednej osobie z tego wszystkiego wyjść, może nie jednej, no, oprzypomniała, ranna była kobieta, ale się wybramoliła, jakimś tam cudem doszła 2 kilometry do jakiegoś gospodarstwa i tam ludzie przechowali w piwnicy. Nie trafili. Była trafiona, ale nie zupełnie. Nie tak postrzelona, ale... Przytomność, bo najczęściej to jeszcze zawsze szli, jeszcze raz postrzelili, ale po prostu jakoś jej się udało. No. A powie babcia, kiedyś, tak nie wiem czy ja dobrze pamiętam, babcia mi opowiadała czegoś takiego, że dziecko jakieś mocno płakało, to niemiec za nogę wziął? To było coś takiego, czy ja źle pamiętam? Tak. No, ale inaczej. To... Za głowę schwyciła, nogami uderzył. Mhm. No i także to nogę ma tego. No ale samej rzeczy potem każdy się po tej wojnie wszystkiego bojał. No i to hejde, bedina, nie wiadomo co i ten także, ale ciotka mnie to samo opowiadała. Mhm. Także to jest tak. Dobra, i teraz... Ja raz, jak będąc w kolejce po wodę, a było takie duże wiadro, 20-litrowe, ja potem miałam taką pięciolitrową do tej wody, bo to był liter do mycia i do picia dla jednej osoby. Mhm. Na dzień. No ja to pięciolitrową kankę miałam. I tak ta pompa była przy ścianie i ta kanka była w tym dużym wiadrze, na dole stojało duże wiadro, żeby się wami tam nic nie zmarnowało. I pół szklanki przeleciało mi z tej mojej kanki do wiadra, a obok zawsze stał Niemiec, to jak mnie schwycił, a położył na ten taboret, to dostał takich 10 batów, że nie mogłam po prostu chodzić za to, że potem... Trochę wody poleciało. Tak, a ta woda się wcale nie zmarnowała.